Siemanko, jestem Lucek, a to jest Gieta Online razem z Hogatym. No hej. I będziemy robić bardzo ciekawą misję. Jedziemy sobie właśnie w Koenigseggu, CCX-ie chyba, jak myślisz, to jest CCX? Możliwe, że jest, możliwe, że tam troszeczkę ma z innego samochodu, bo tutaj nie ma raczej takich, wiesz, jednoznacznych samochodów, że z jednego wzięli wszystko, nie? Tutaj z kilku biorą najlepsze rzeczy i wiesz, i się tworzy autko jakieś. No a powiedz mi jedną sprawę, czy ty teraz się ruszasz, jeździsz, czy stoisz? Tak, ja jadę, dobra. Spokojnie, bo tak wygląda zawsze. Nie, miałem wielkiego laga, po prostu staliśmy w miejscu przez całe rozpoczęcie. No to jest normalka akurat, nie wiesz, Jest, stoi. I to jest samochód, który będziemy się teraz poruszać na tej misji. Misja będzie polegała na rozwalaniu oczywiście ludzi. Ale tylko wiesz co, ja wsiądę sobie jako pasażer w tej chwili. Czemu tak? Nie wiem, że wiesz, żadnych problemów z policją znowu nie było. Pamiętasz ostatnio, jak to się ale to była inna sytuacja, to była inna sytuacja. Nie wiem, wiesz co, wolę nie ryzykować, wsiądę przed samym wjechaniem, nie? To jest tak... Spoko, cicho, ciemni, nie wjeżdżamy, nic się nie dzieje, jakiś CKM sobie na pace stoi, a my sobie jedziemy po prostu, nie? No, a to była inna sytuacja z tego względu, że myśmy byli już wtedy obserwowani przez policję, mi się wydaje, i dlatego ona się nami bardziej interesowała w pewnym momencie. Czy ja wiem, czy byliśmy tak bardzo obserwowani, jak nikt nas nie widział? Tu bym się kłócił, ale okej, dobra, jedziemy. Zaraz sobie wsiądę. Auto jest wytrzymałe, spokojnie możesz sobie skakać. Ono jest super wytrzymałe. Dobra, czekaj, ja sobie już wsiądę. Ja sobie już wsiadam. Trzeba osłaniać oczywiście moja fedorka i garniak ubrane, więc mogę atakować. Jedziemy. Boże, to jest właśnie taka fajna misja, gdzie wjeżdżamy sobie do kanałów i musimy rozwalać tu kolejnych przeciwników. A i to jest właśnie fajne, że ten samochód się idealnie do tej misji nadaje. No chociaż... i to działko z tyłu też się idealnie nadaje. Ono jest świetne. Tym bardziej jeśli Hogaty strzela. No, proszę cię. Po prostu tak, ja czuję się jak taki młody Bóg tutaj siedząc. Dokładnie. Okej, zaraz będzie, wiesz, jeden taki problem mały, ale to... A tak, pamiętam. No ale to zaraz zobaczę. O właśnie, zaczyna się. Uwaga. Dam tak. Schyl się! No, schyl się! Okej, no... Aaaa, nie będziesz miał głowy! Dobra, jedź! Jest! Jakoś się schyliłeś, ale okej. Okej, przejechaliśmy. Dobra, teraz będzie jeszcze chyba jeden taki fragment. Jeszcze jedna taka akcja będzie dokładnie, o tutaj. Uwaga, schylaj się. O, pięknie! Czekaj, teraz tu musimy jechać. No, kawałek będziemy mieli teraz do przejechania i dopiero... No, tak spokojnie. Dopiero za chwilę będzie jakiś przeciwnik w ogóle. Ośmieli się zaatakować. No dokładnie, ale nie będzie miał szans z tym CKM-em, jest też, dokładnie. Też jest dobry. Jest bardzo dobry. Poczekaj chwilę jeszcze, poczekaj tutaj chwilę, zanim zaatakujemy. Dobra. Muszę jedną rzecz tylko zrobić jeszcze. Dobrze, dwójkę wrzucasz? Muszę tak teraz, patrz. Ładuję sobie i... Okej. Dzień dobry, ktoś wołał ochronę. Ktoś zamawiał pizzę. Tak, ktoś zamawiał pizzę, przywiozłem. Proszę bardzo. No. Ty inaczej zrobimy akcję, bo mnie trochę rozwalają, będziemy wjeżdżać tyłem. Serio? Dla ciebie to nie ma znaczenia. Dobra, walimy już od razu. Walimy. O Jezu, ilu ich jest. Oh yeah. Tylko muszę ich widzieć. Ty pieprzony ajfaku. Nie, bo ja nie widzę, od twojej strony będą, od twojej strony będzie. Od przodu, no to czekaj, ja się nimi zajmę. Dobra. Gdzieś z mojej strony jeszcze z jeden co najmniej, dobra, zabity, jeszcze ktoś od twojej chyba. Uważaj, z tyłu. Gdzie, nie widzę. Na dole był, schował się za osłoną. O tutaj, o właśnie, tu, lewo. Wyjdź! Co on robi? Tam jest jeszcze jeden, tam był jeszcze jeden, okej. Za osłoną, zobacz, nie widzisz go? Ja go zastrzelę. O. Nie mam bicia. Biją mnie z dwóch stron teraz, wiesz co? Podjedź gdzieś dalej po prostu. Dobra, zjadę na te tory i będziesz może... O. Okej. O, może. O. Wyskoczył zza filara, wiesz? Ja jeszcze żyję. Skończyły się życia. O fuck, nie! Do dupy, do dupy. Skończyły się życia. Będziemy się... mówię, jakbyś ruszył się tym autem. No. Jakbyś się kurczę ruszył jeszcze. Kurde no, czekaj, kamizelka. To było dużo lepsze. Czemu nie możemy tutaj... O, jest, już działa. Bo mówię, to było na początek dobre, póki widziałem przeciwników, ale później oni byli w jakichś ciemnych zakamarkach, za tymi, no, za winklami, ja tego nie widziałem, a jeszcze wiesz, z drugiej strony strzelali. Aha, to dobra, to wiesz co, nie, bo ja tak teraz nie strzelałem z SMG, więc będę teraz trzeba znowu po pick-upa podjechać. No ale to już blisko będzie, bo on tutaj dobra, się akurat fajnie rozpawnuje. A to ja nawet poczekam, nie jadę, ja czekam sobie. Okej, dobra, spoko, no, spoko. Tak, taki będę. Poczekam spokojnie. Tu jest woda. O, man, zrobię tutaj miejsce, żeby nie było żadnych problemów. Załatwię tego kolesia przy tamie. Jakiego kolesia przy tamie? No tego, co sobie siedzi tu. Tu siedzi, nie wiem, czy on tam kleje. No tu siedzi obok mnie koleś ogólnie. Okej. Idę go załatwić. Przyjaźni się z nim, jak ma na imię? Z tego co widzę, mówi, że jest Mateusz, ale siedzi w słuchawkach i nie chce mi odpowiadać. Ale jak w słuchawkach, to Seba jest na pewno. Seba, mówisz? No. Ale on nie jest taki ani łysy, ani krótko ostrzyżony, tak bardziej hipsta, więc... Hipsta. No, hipsta. Czekaj, wezmę nóż i zapytam się go teraz. Odpowiesz mi, kolega? How do you feel now, bitch? No, już nie może mi odpowiedzieć. O, zamordowałeś go. Nie? A co? Ja wyświadczyłem mu przysługę tylko, już nie jest hipsterem. O. Ło! Skąd tu pani... Skąd ona tu przybiegła? Zaraz zobaczymy, jak poleci na maskę. No, to nie był wcale szaleńczy, morderczy śmiech. Okej. Co się stało? Co ty tam robisz? Nie, nic nie będziesz widział, jak tu przyjedziesz, spokojnie. Okej, zasłoniłem autem zwłoki. To znaczy, powiedziałem to na głos? Nie, chyba nie. Nie było słychać. Dobra. No widzisz, nic tu nie ma, nic się nie działo. Tam jakaś gumowa lala leży. Nikt nie leży, nic nie widzi. Dobra, już wsiadam. Dobra, jestem na działku. Uha! Dobra, teraz musimy to załatwić po ludzku, rozumiesz? Ja bym strzelał też, będę sekurował. Nie, no bo czasami nie widać, a może rzeczywiście z tego działka jakoś jest mniejsze pole widzenia albo coś. Albo po prostu masz za ciemno GTA, bo ja powiem ci, że jak zmieniam na tą mniejszą rozdzielczość, to mi się obraz traci kontrast może tak i widać więcej tych szczegółów w cieniu. No tak, no bo tam jak jest ciemno, to ja kompletnie tam nic nie widzę, więc wiesz, no to jest jak w prawdziwości, więc... No halo. W prawdziwości? No to taka prawda, no. Uwaga na głowę! Pach! Oj. Nie bardzo. Dobra. Jest! Ej, będzie! What the fuck? No co ty zrobiłeś, ty chory człowieku? Ty wiesz, że auto się już dymi? Ej, mój samochód patrzył w nieba, ale tu nie ma nieba. Dobra, ja tak? Pierdzielę. Chłopie, ile ty ważysz? No, przepraszam, teraz to moja wina. Ja tu czekałem, a nie montowałem na tym aucie. No... Dobra. Okej. Twoja głowa jest naprawdę wytrzymała. Nie wiem, kewlarowe jakieś tam zawsze na mnie mówili twardogłowy, chyba już wiemy dlaczego. Ojej. Dobra. No ważne, żeby ich zabić, wiesz, że ważne, żeby ich zabić, dojechać do punktu, zabrać 2 suwy i spokojnie, żeby było. No, dokładnie. Dobra, tam, jeszcze jeden jest tu. Ty, ale to auto tak się wytrzymało. Będzie 4 kolejnych. Okej, widzę. To auto się w ogóle wtopiło w sufit, a i tak się nie rozwaliło. No widzisz? Dobra, tu już ich będzie trochę. Oj, rozstrzelany, tu jest kolejny. Niech wychodzą, niech wychodzą typki. Okej, tu zabity. Dawać, no jak w 45. Coś... Zabity. Ej, wow! Taką właśnie. Trochę mi zlagowało przejazd tu, wiesz? Okej. I byłem raz z przodu, raz z tyłu, tak trochę. Dobra, zabici z tyłu. Jeszcze jeden gdzieś tam łazi. Jeszcze po prawej. Gdzieś tu jest ktoś? No. Okej, zabity. Rozstrzelany! Podziurawiony. Nie było ściany nawet, żeby go rozstrzelać. Dobra, no koleś, wychodź stamtąd. Tam jest jeszcze. Nie, dwóch. Dobra. Cofnij, musimy ich zabić. Musimy mieć czyste plecy. Nikt nie może nam później przeszkodzić. Tylko no, ja z tej pozycji mam marne szanse do strzelania. Jeden mówię, ukrywa się tu po lewej, drugi po prawej umarł. Jeszcze jeden po lewej. Jedziemy po niego. Musimy wjechać, po prostu. Wjechać i zabić. Ło, gin, dobra, umarł. Hell yeah. Mamy. Dobra. Teraz tak. Mamy te dwa suwy, tylko że tak jak pamiętasz ostatnio, no. Będzie grupa przeciwników przed nami ogólnie. Właśnie, przydałaby się osłona. Więc jeszcze jeden gdzieś tam z tyłu jest. Ostatnio tak jak ja to zrobiłem, to no. Było tak, że ja sobie przejechałem po prostu, a was zostawiłem. To był świetny pomysł. No, dla mnie był idealny. Ale nie, zatrzymamy się, wiesz? Zatrzymamy się i wyrwiemy powoli. No dobra, dobra. No tak, bo była tu taka akcja, blokada. Mieliśmy to po ludzku robić, nie? Tak, to musimy wszystkich zabijać. Mhm. O! Ślepa uliczka! Ślepa uliczka. Koniec gry. Okej. Okay. Pamiętam taką grę dla dzieci, Tunkar. Jak to ci tam nie wyszło, to... Jak to ci tam nie wyszło, to tam ten gości komentator mówił: totalna porażka, tak, jesteś do niczego. Ja mam Tunkara jeszcze w tej pudełkowej edycji. Ja też z gazet, Boże. Ale to świetna gra była, kurde. Tak, ja się z siostrą zawsze bawiłem w niej, Oj, muszę się zażyć te przekąski. Spoko, ja mam połowę życia. Fuck, źle. O! What? What? Co? Nie, żyj! Jak skończyły się życia? Jakim cudem? Aha, to dobra, jeszcze ja żyję. Radę. Obserwuj mnie. Radę. Kibicuj. Okej, kibicuję. Komentuj jak... Czekaj, spróbuję sobie namierzyć, tak zrobię i filtr. Dobra, zmieniam filtr. Zmieniam filtr, proszę państwa, co tutaj się dzieje? Piwo mi tylko zostało, cholera. Jeszcze wydropiłeś to piwo? Podejrzany został zidentyfikowany jako kryminalista znany jako Lucek. Misja dół. Jest problem. Jesteś powiązany z grupą przestępczą. Dobra, ja przejedź po prostu. Ja muszę dwa suwy dostarczać. To easy, przejedź dla ciebie, co dla ciebie. Jednego dostarcz wyżej jeszcze, mówię ci, dostarcz wyżej, zejdź sobie. I dasz radę zrobić to. Wierzę w ciebie. Ja muszę się tutaj trochę odegrać. Auć, auć, auć. O, nie tak! Pomyliłem klawisze! Genialnie! Geniusz Lucek. Świetny zawodnik po prostu, najlepszy. O, gdzie mój samochód? Najlepszy zawodnik. O, fuck. Ale mam nadzieję, że od słów będzie. Trzecie podejście. Ale misja banalna, no. No tak, banalna, ale trzeba podejść na poważnie do tej misji. O Jesus, ej, mam nadzieję, że od początku nie będzie nam zaczynać. Mam taką nadzieję tylko. Będziemy zaczynać od początku. Wbijamy na pałę. No wbijamy na pałę, no i tyle. Wyrzutnie rakiet, granaty, bomby, my się z nimi wszystko. Bawiliśmy. To jest prawda, bawiliśmy się, nie? Ale oni się z nami nie bawią, jest koniec zabawy. No dokładnie, koniec zabawy po prostu. Jest poziom trudny, nie mamy jednego życia niestety, bo my się bawiliśmy tak, jakbyśmy mieli. Nie ma takiego przyjazdu. No. Ty zamyślisz. Moje kanały, no nie. Zaraz ci przestrzelę opony. Dobra, przepraszam, chodź. Już, spokojnie. Spokojnie, ja tutaj jadę. Jestem tuż za tobą. Oprócz tego, że zaraz będziesz przy przeciwnikach, a ja nie. Ja już mam pomysł na tę misję. Wiesz co ci powiem? Byliśmy za silni po prostu. Dokładnie. Byliśmy za lepsze, za dobre te auta. Sami się zabijaliśmy, można powiedzieć. No. Więc coś w tym jest. Można powiedzieć, że dawaliśmy im takie fory, że jakby oni to przegrali, to byłoby chyba naprawdę kiepsko z tą grą i poziomem trudności trudny. Więc... Okej. Już tam widzę, wjeżdżasz na ostro. Okej, proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję. And have a nice day. Hello guys. Dobra, gin tam. No, ten jeszcze żył. Ten jeszcze żył. Dobra, już nie żył. Czemu oni są podpaleni? Bo ja ich granatami rzucam. Okej. No to ja może wyjdę, Dobra, ja też wyjdę. Oj, sorry. Odejdź. Dobra, teraz tak. Trzeba tu sniki biki. AWP, dłoń, pyk, headshot. AWP. Pyk. No nie, pod celownik, no. Team killing będzie za chwilę, kurde. Team killing, zaraz będzie killing, że killing, bo ja już odłożyję. Dobra. Karabin. No nie mów, że... Nic nie dało, więc okej. Dobra, podbiegam, pierwsza zasłona, od razu pyk! O, okej. Co ty zrobiłeś? You motherfucker! Motherfucker, cocksucker! Ale mają, no tak mówią, no kurde. Mają jakieś kompleksiki. Ja będę tyły osłaniał, bo tam idzie dwóch. Okej. Okay. Ja osłaniam przedy. Dobra. W jaja mu strzeliłem. Umieraj, dziękuję. Wow! Skąd typiarz zdjął mi całą kamizelkę? W ogóle gdzieś spod schodów strzelił. Jaki typ? Jak typ ci mógł zdjąć całą kamizelkę? No właśnie, też się zdziwiłem, wiesz? Ej, umarł? 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 Nice. Tyłe, czekaj. O, ja od pleców. Wiem, idę już go. Chyba z przodu wszystko, brać. Wiesz? Jeszcze tam są przy samochodach, widzę. Okej. Okay. Dobra, już nie wstanie koleś. Man down, pam, 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 ram, pam, pam. Man down. What? A ten co tu robi? Ubił się. Obrywam. Chowaj się. Fuck, ja też oberwałem. No, jak on mnie trafił w ogóle? Za samochodem jest. Myśli, bo co? Bo samochodów nie możemy niszczyć? To nie będziemy do niego strzelać? A to się przeliczył. Jeszcze za tą osłoną chyba przed tobą jest typek, nie? Nie. Nie, w samochód, nie w materiały wybuchowe. Szyby, a tutaj, okej, okay, dobra. Ty chory człowieku! Yeah! Zabiłeś? Tak, ja biorę ten dobry. Okej. No, ostrzelane całe materiały wybuchowe, co tam? Ej, właściwie to moglibyśmy chyba inną drogą wyjechać, w drugą stronę jechać po prostu, ale nie da się, bo tam schody są. A, dobra. Możemy ich wystrzelać zaraz, albo dać się wystrzelić. No nie, kurde, znowu ktoś się biłem. Naprawdę? Ja kiedy indziej wyjadę. No. Dobra, to ja tylko nie wiedź mi w dupę teraz. Proszę. To mi od propozycja. Dobra. To ja brzmi jak propozycja Gimpera. Ja już podchodzę. No, nie zjeżdżaj mi z tego. O, ty... No! Znowu, no nie, no normalnie nie można z tym ludzkiem pracy. No widzicie, co on robi? Widzicie, co on robi po prostu, ludzie? No ja w niego nie wierzę po prostu. Lucek, nie wierzę w ciebie. Ale ja w ciebie wierzę, dokończysz to kiedyś. Ja pierdziu. Mam taką nadzieję. Proszę bardzo. Pan Hogaty we własnej osobie. Proszę bardzo. Wyciąga swoją różową wyrzutnię rakiet, ponieważ w takiej zabija najlepiej. Dokładnie, to jest mój najlepszy skin. Factory New na szczęście. Wydałem na niego masę kasy, ale myślę, opłacało się. Tak, różowy skin do wyrzutni rakiet. No, ty się w ogóle podpalił tam, okej. Czemu tam się lubi? Tam się wszystko pali! No bo ja ich tam podpaliłem. Ale nie wiem, dlaczego mnie zabili, no jak wyrzutnia rakiet i w ogóle wszystko, a oni mnie zabili. Ukradnij suwa, w ogóle jest ukradnij suwa, a nie suwy. Nie wiem, czy mam o tym. No właśnie, sądzić. To może chodzi o jednego. No właśnie razem. Nie wiem, wiesz, czy teraz jechać tym suwem, czy brać drugiego. Dobra, jadę, spróbuję. No jak chcesz drugiego wziąć, to nie spin tires. Spróbuję, wiesz, spróbuję tym jednym pojechać. Tak jak ty próbowałeś wcześniej, ale ci się nie udało. No, teraz ja spróbuję. Wyciągnij sobie od razu ten SMG, żebyś strzelał tych patałachów. Od razu pancerz. No tak. Dobra, pistolet kompaktowy SMG. Ty, a ponoć mówią ludzie, że ten pistolet Pepans jest lepszy od tego. To znaczy, wiesz co, lepszy. On jest na pewno, z tego co mi się wydaje i z tego co czytałem, on jest szybszy, ale on szybciej wypruwa przez to te pociski swoje, nie? No. Przecież to czy strzelisz z SMG w głowę, czy z przeciwpancernego, to chyba nie ma różnicy, jeżeli chodzi o fraga tutaj, nie? No tak. Jeżeli chcesz zaspamić wroga pociskami, to prawdopodobnie może on być szybszy. No, nie jestem ekspertem od broni w tej grze, więc... Ale ja ci powiem coś innego. Co powiesz? On może mieć większy magazynek. A w sumie nie wiem nawet ile on ma na powiększonym magazynku oczywiście. No, w sumie blisko jest, tam jeden mnie suwik goni, tamtych zniszczyłem w 5 sekund, w ogóle to nie byli dla mnie przeciwnicy żadni. No tak. Co dużo mówić. What? Co to było? Co to za chorzy ludzie? Tu jeżdżą? A to nawet nie byli przeciwnicy, randomowi ludzie we mnie wjechali. Ej, mam nadzieję, że tylko jeden wóz, nie? Też mam nadzieję, że tylko jeden, a te misje można robić samemu w ogóle, czy nie? No właśnie nie, dobra, jeszcze drugiego. No, ukradnij sobie. Nie fajnie, to już wiesz, nie fajnie. To jest formalność. No, to, tak, formalność, tam na ciebie czekają burzyni. Rozumiem ty. Kurde, ja czuję się jakbym z tobą jechał i chcę strzelać. Ej, to jest Passat po lewej stronie, zobacz. Kradniemy. Nie! Co ty robisz? I teraz wygląda jak twój bardziej. Co prawda, to prawda. Ale mogłeś to oszczędzić. Tak? Tak. Nie, dobra, jest już wystarczająco podobny do mojego. Teraz będzie idealny. O nie. Ej, no. Jakiegoś przypadkowego jeszcze przejeżdżającego szczęściarza zestrzeliłem, tak. No co tam, easy. Co tam, easy peasy, masz rację. Easy, dokładnie, no ważne, no ta misja jaka prosta, sam ją zrobiłem nawet. Okej, fajne lagi. Co się dzieje? Nie jest tak, teleportowało cię przez chwilę. Ale to na tej kamerze nawet w GTA 4 tak było, jak się obserwowało grę, to też tak skakali ludzie śmiesznie. Troszeczkę nie wyrobiłem się w zakręcie, w który chciałem wjechać. Minimalnie się nie wyrobiłem, nie, tu nie podjadę. Jeźdź przez te bezdroża, podjedziesz spokojnie, każde auto może podjeżdżać po takie strome zbocza. Spokojnie, ja jestem jednak zawodowym kierowcą, ja wiem jak jechać. Proszę bardzo, jedziemy tędy, oczywiście. Zawodowy kierowca, który jedzie pod prąd. Mam przywilej pomysł. Taki, można powiedzieć. A gdzie masz koguty? Nie trzeba mi kogutów. Koguty to ja mam w zagrodzie na wiosce. A nie na dachu. No nie wiem skąd ty pochodzisz, ale u mnie się kogutów na dachu w aucie nie trzyma. Nie wiem kim ty jesteś, kurde. Jedzie Hogaty do pracy, wyprzedza wszystkie samochody, podchodzi policjant, pyta się... Gdzie ty jesteś pojazdem uprzywilejowanym, gdzie twoje koguty? Otwiera bagażnik, a tam koguty. Dokładnie. Mam paszport Polsatu, halo. O. No i widzicie? Easy. Ej, zostały misja. Same ładunki po tym suwie. Auto zniknęło. No, proszę bardzo, JP plus 15. O co chodzi z tym JP? Ja nie wiem, co to jest, jakieś punkty. JP na 100%. Jak dokładnie. Jeśli to była 100%, to się chyba poziom zdobywa. Ale jesteśmy tylko na 15, bo gramy w GTA chyba. Tak trochę słabo. Gramy w GTA, bo się trochę boję. Znaczy dokładnie. No, na 15%, bo się trochę boję. To jest, myśmy te misje robili... Oh my god! 26 minut. No, dokładnie. O Jesus. Ej, ja też chcę to lubić, okej. To co robimy dalej? W ogóle to bardzo wam dziękuję, że byliście z nami w tej misji ciekawej. Bardzo ciekawej, takiej... bardzo dobra misja, ja polecam. Tak. Troszeczkę nam nie wyszło, ale tak odrobinkę tylko. Wiesz co, my tak naprawdę jeździliśmy tam 2 razy szybciej, żeby się rozeznać w sytuacji. Oczywiście. Tak robią zawodowcy. Tak robią zawodowcy. Dokładnie. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Na razie, pa pa.